Kochani, dzisiaj witam Was w filmie, w którym zaprezentuję kilkanaście zapachów, co do których jestem praktycznie pewna, że będę ponawiać ich zakup w przyszłości. Tą pewność w większości przypadków daje mi fakt, że już wcześniej, kiedy się kończyły, nabywałam nowe wersje, więc myślę, że tym razem też będzie podobnie. Są to zapachy, z którymi łączy mnie długa zażyłość, dużo wspomnień. I które w jakiś sposób odgrywają rolę w moim życiu, większą lub mniejszą, które sprawiają, że czuję się w pewien określony sposób, ale nie przedłużając tego wstępu, przechodzimy do pierwszego. Nie pokażę pierwszego, a który się domyślacie, który powinien być na tym miejscu pierwszym. Trochę zawiłe, ale nie szkodzi. The One Dolce & Gabbana. Dla mnie to zapach przepychu, bogactwa, złota, wanilii, kwiatów, wszystkiego co takie otulające, jesienne. Jak wiecie, ja bardzo lubię złotą polską jesień. Ten zapach został zakupiony chyba podczas mojej pierwszej pracy, takiej po przyjeździe do Polski, bo ja też jakiś czas byłam w Anglii, pracowałam w Anglii. I to był pierwszy zapach właśnie, jak tylko pamiętam, dostałam chyba pierwszą wypłatę, może drugą. No nie chcę skłamać, ale w każdym razie bardzo, bardzo czekałam, aż ta wypłata wpłynie, żebym mogła sobie kupić właśnie ten zapach The One. I taka byłam przeszczęśliwa. Akurat była jesień, były takie chłody, a ja się nim tak otulałam i on mi dodawał takiej pewności siebie, elegancji. I takiego komfortu po prostu, bo to jest zapach, który daje poczucie komfortu, właśnie otulenia, takiej słodkości, miękkości. To jest właśnie The One. Kolejny zapach to Code Giorgio Armani. Tutaj mam wersję akurat Elixir, która mi się już kończy, która jest niedostępna. I to jest zapach imprez w nocnych klubach, parnych, gorących, wytańczonych. Z przygodami różnymi, śmiesznymi. I za niego w ogóle dostałam na tych imprezach morze komplementów. Zarówno od kobiet, jak i mężczyzn. Wszystkim się on podobał i bardzo zwracał na siebie uwagę. Pewnie ten podstawowy kod też jest taki i powiem szczerze, że jeżeli pokończą mi się te wersje, które mam, ja kupię ten podstawowy, ja sobie nie wyobrażam, żeby on nie był obecny w mojej kolekcji, mimo tego, że ja już tak nie imprezuję za bardzo, mam inne rzeczy na głowie i powiem szczerze, że na co dzień to jestem przeraźliwie zmęczona. Tutaj jest też sporo drzewności, wanilii, sporo kawy. To jest taka głębia, taka seksowność, to jest seks zamknięty w butelce i nic więcej nie trzeba dodawać. Przepiękny właśnie na wieczór zapach. Następny to Si, którego na początku jak wyszedł, to ja w ogóle co to jest? Nie lubiłam za bardzo, ale tak się przekonałam, że sobie teraz nie wyobrażam. Niektórzy czują w ogóle siuśki, najbardziej w tej wersji takiej czarnej, tej intensji. Ja tam siuśków nie czuję, ale jest to taka nuta, że w sumie jak już wiem, że niektórzy czują te siuśki, to jestem skłonna uwierzyć, że to jest możliwe, bo no jest coś takiego. Ale jest to zapach przyjemny, taki brzoskwiniowo-kwiatowo-waniliowy. No, piękny, po prostu jest piękny, jest uroczy, ale taki bardziej dojrzały, już stonowany. Nawet nadawałby się do pracy. Może i na imprezy też, ale nie do końca go tak postrzegam jako taki mroczny, szalony, taki dziki. No nie, on jest za bardzo ułagodzony. Jest słodki, trzeba lubić słodycz, jeżeli wybierzecie ten zapach. Jest elegancki, ale jest taki dojrzały, stonowany, taki kremowo, brzoskwiniowo. Mam takie skojarzenia waniliowo-kwiatowy. Z nutą oczywiście owoców, no bo to, prawda, sino, to czarna porzeczka, prawda? Bardzo uroczy i na pewno tutaj w ogóle mam resztunię już, kupię kolejny flakon, a może ktoś miły da mi w prezencie. Następny to La Vie est Belle. I ten z kolei zapach kupiłam, jak tak trochę wychodziłam z takiego stanu szoku po urodzeniu dziecka. Urodziłam go jakieś parę miesięcy po urodziłam go, nie urodziłam tego zapachu, nie. Ja go kupiłam, wiecie, ja go kupiłam. Najczęściej się kupuje jednak flakony, mało kto je rodzi.
Minęło parę miesięcy, ja taka jeszcze byłam, wiecie, na początku taka młoda mamuśka, przestraszona, taka w szoku, oszołomiona i w ogóle świata poza tym dzieckiem, poza tymi pieluchami, mlekiem i w ogóle. A jak zaczęłam tak na nowo coś próbować ze sobą robić, to wtedy właśnie pojawił się na rynku ten oto cudak. Jaki to cudak. Jak ja go powąchałam, to wiedziałam, że po prostu jak ja go kupię, to ja na nowo odżyję, na nowo stanę się znowu, tak wiecie, sobą. Sobą, tak jak wcześniej. Nie tylko mamą, choć to bardzo najważniejsza praktycznie rola, ale też odzyskam taką kobiecość. I ten zapach jest słodki, słodki irysem, słodki wanilią, taki głęboki i Holender, ktokolwiek by go nie użył, jest zawsze do poznania. Jest tak charakterystyczny, mało który zapach jest tak charakterystyczny. Ten jest, ma świetne parametry, kompozycja jest świetna, co by tu nie mówić. To jest, wiecie, mainstream, taki najbardziej znienawidzony chyba z wszystkich mainstreamów, ale nie można odmówić temu zapachowi dobrze skomponowanych składników, dobrze brzmiących składników. To jest po prostu coś świetnego, zwłaszcza na imprezy i na jesień, i na zimę, które przed nami niebawem. Kolejne, jeżeli mówimy o jesieni i zimie, to Linstone. Z tym z kolei wiąże się taka historia, że pojechałam do Anglii pracować. Na początku wiadomo, każdy funt, zbieranie funta do funta, żeby się jakoś utrzymać, żeby jakoś, no nie wiem, wystartować, prawda? Ale przyszedł taki dzień, że mogłam, jakoś tam więcej się zarobiło, więcej tych funtów było, można było kupić, więc poszłam z siostrą, z nią wyjechałam do perfumerii. Czasami łaziłyśmy tam po różnych miejscach i właśnie jakoś nas tak uwiódł obie ten zapach, no i kupiłyśmy. I do tej pory pamiętam ten miód. Dla mnie to przede wszystkim był miód. Miód, kwiaty, jakieś owoce. Taki jakby połyskujący złotem ten zapach był. I do tej pory mam takie wrażenie, aczkolwiek teraz to, co kupimy w sklepie, to już nie jest to samo, co wtedy w 2004 roku, co było w Anglii, co było na początku w zasadzie, niedługo po premierze tego zapachu. Reformulacja niestety trochę go zabiła, tak trochę ciut, ale nadal jest przyjemny. Niesamowita głębia, niesamowite bogactwo, intensywność, zmysłowość, lepkość wręcz, ale nie kiczowatość. To jest bardzo dużo zmysłowości, elegancji, wart wypróbowania. Korek mi gdzieś zniknął. Następny to Poison Girl. Ten z kolei kojarzy mi się z moimi 37 urodzinami, kiedy to planowałam wielki raut w klubie. Wielki raut. No wiecie, ja może nie robię nigdy jakichś wielkich spędów, ale chciałam zaprosić kilka koleżanek do jakiegoś fancy klubu i tak właśnie wyszedł ten Poison Girl. Ja mówię, nie przepuszczę. Muszę kupić. No i oczywiście kupiłam i oblałam się nim od stóp do głów na tą imprezę do super ekskluzywnego, pierwszego chyba we Wrocławiu klubu. Wow, 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 wiecie. Miałyśmy tam wynajętą lożę, wszystko i w ogóle i cudawianki, i w ogóle fancy, posz i cokolwiek wam się kojarzy. I też zwrócił uwagę właśnie przynajmniej kilku moich koleżanek, że jest taki przyjemny, właśnie co to jest, no ja mówię, że to jest nowość, tam Poison Girl. To jest piękna migdałowość z różą, z wanilią. Mariaż różnej migdałowości z wanilią. Taki trochę słodki likier. Bardzo przyjemny właśnie na imprezy, jak najbardziej na jakieś gorące, klubowe noce, ale też po prostu tak jesienno-zimowo albo świątecznie, to jest też bardzo dobry zapach. Ale wybitny jest właśnie na jakieś wieczorne imprezy gdzieś do klubów. Trwałość bardzo dobra, także serdecznie polecam. Jeżeli mowa o klubach, no to nie mogę nie pokazać go. To jest Addict. Wypatrzyłam go pierwotnie u mojej siostry, która to już miała takie właśnie różne drogie flakoniki. Mnie jeszcze do końca nie było na to stać, ale uzbierałam sobie i też kupiłam. Kiedyś właśnie był taki z przekręcanym guziczkiem, teraz się zdejmuje tą nakrętkę. Chyba, że jest jakaś najnowsza wersja, gdzie znowu jest ten guziczek. Nie mam pewności, poprawcie, jeżeli się mylę. Mam tutaj resztunię i ja na pewno go odkupię, bo
Tu z kolei z moją siostrą się kojarzą mi imprezy w klubach, które już nie istnieją we Wrocławiu. A jeżeli istnieją, to już nie w takiej formie, jak kiedyś to było. Kiedyś to było lepiej. Jaśmin, białe kwiaty, odurzające białe kwiaty, wanilia, nuty drzewne, no piżmo, to jest bardzo mocarny zapach. Intensywnie niepokojący, powiem szczerze. Nie niepokojący, to źle dobrane słowo, ale taki bardzo zaczepny, bardzo ekspansywny, bardzo zwracający na siebie uwagę i taki tajemniczy, taki lekko mroczny, z lekkim dymkiem. Ale przede wszystkim właśnie białokwiatowo-waniliowy. Jest tutaj ta słodycz w bodaj burbońskiej wanilii, nie pamiętam dokładnie, ale ona jest taka głęboka, właśnie taka... taka z przytupem i tutaj ona jest obecna właśnie w mariażu z białymi kwiatami. Super zapach na wieczór, naprawdę serio, serio. Ok, następnym niech będzie Coco Mademoiselle Chanel. Pamiętam, że pracowałam, znowu historyjka krótka, mam nadzieję, że nie nadto nudna. Pracowałam w solarium, moja siostra kiedyś otworzyła solarium, ja tam pracowałam sobie jako studentka na pierwszym roku, pomagałam jej coś tam w tym solarium, no i była taka elegancka klientka, zawsze umalowana, zawsze taka pięknie ubrana, no i właśnie przyszła wypachniona czymś takim słodkim, kwiatowym, ale eleganckim, cholernie mocnym. Totalnie było takie uderzenie, jak ona wchodziła. No prawdopodobnie dozowała tego dużo, ale kiedyś nawet Coco Mademoiselle miała inną moc i inaczej brzmiała trochę. No teraz to jest jeszcze co innego, ale wtedy to było wow. I ja jej zapytałam, co to jest, no to ona mi powiedziała, ja później tam gdzieś znalazłam w perfumerii i popatrzyłam na cenę. No wiecie, Chanel, nie? Nawet teraz jest drogo, a wtedy to był jakiś kosmos, no. Nie kupiłam sobie jeszcze wtedy, ale za każdym razem jak chodziłam do perfumerii, to tak wąchałam i tak marzyłam, że sobie kupię. W końcu zbierałam pieniądze i kupiłam ten flakon, ale sporo czasu zbierałam, sporo mi to zajęło. No i go kupiłam i mam i to już jest kolejne moje opakowanie. Ja zawsze odkupuję, większość zresztą z tych zapachów, które dzisiaj pokazuję, właśnie są odkupione. Jak się kończy jeden flakon, to ja później pędzę w te pędy, znaczy do perfumerii nie wiem, co by się musiało stać. Gdzieś tam wyszukuję okazję i po prostu kupuję. Tak samo jest tutaj. To jest sporo róży, sporo cytrusów, sporo drzewności, sporo patchouli. Całość jest kosmicznie elegancka i kosmicznie już kultowa. Wiecie, to jest jeden z tych zapachów, które przejdą do historii, już zresztą przeszedł. Nie ma chyba osoby na świecie, która by go nie kojarzyła. Tak mi się wydaje. Nawet osoby, które zupełnie nie są zainteresowane, to... Albo może za daleko wybiegam z wyobraźnią, no ale tak mi się wydaje. Także ten. Następne zapachów, które będę odkupować, to jest Miss Dior, słuchajcie. Najbardziej oczywiście mi się ta podobała ta pierwotna wersja z karmelem z 2004 roku. Kolejna jest z 2017, która mi się podoba. I właśnie tą mam dzisiaj w ręku. Każda się różni, wiecie, tu nie można powiedzieć, że każda z tych z Miss Dior jest taka sama, bo to nie jest prawda. To są jakby reaktywacje, ale za każdym razem jest to inny zapach. Za każdym razem. I mimo tego, że jedne wersje podobają mi się mniej, drugie bardziej, to i tak jestem skłonna kupić każdą z nich. Nie pytajcie mnie dlaczego, nie wiem. Nie wiem, po prostu może ze względu na sentyment do tej pierwszej, która już nie jest sprzedawana, tak mi się wydaje. No tutaj ta akurat z 2017 to jest bardzo słodka wersja, taka owocowo-kwiatowa, bardzo przyjemna, natomiast w żaden sposób dla mojego nosa niepodobna do tej karmelowo-popcornowej, która nie ma sobie równych i nigdy chyba nie będzie żaden równy jej flanker, który zastąpi. No ale cóż zrobić, można tylko otrzeć łzy i kupić inną wersję. Kolejny to pewnie się zdziwicie, że taki w porównaniu z innymi to taki zwyklak, ale nie do końca. Ariana Grande Cloud. Z tym zapachem też kojarzy mi się fajny czas po prostu. Krótko jakoś po świętach, gdzie dostałam bony do wykorzystania chyba w Sephora albo Douglas. Nie, to były w Douglasie chyba. I to była jakaś nowość wtedy ta Ariana Grande. Ja poszłam powąchać i wow. Powąchałam i o kurczę, jakie to jest piękne, bo to jest piękne, słuchajcie, to jest piękne, to jest takie piękne. Z kokos.
Jest jakaś egzotyka w nim, słodkość, ale też, kurczę, jakaś taka niebiańska świeżość, no jak ta chmurka dokładnie. Ale nie oszukujmy się, jest to zapach słodki. Jest to zapach słodki, nie lubisz słodkości, to nie. Później zwalisz na mnie, że Cię tak zachwalałam, ale nie. No, i wróćmy do wątku. Tak, i to było świeżo po świętach, zresztą bardzo mile spędzonych. Pamiętam, że wtedy cała rodzina akurat przyjechała, i siostry z Anglii, i mój tata jeszcze żył, i jakoś tak fajnie wspominam te święta, że wszyscy razem byliśmy przy tym stole. W ogóle Wigilię zwykle u nas się spotykamy właśnie w mieszkaniu, my przygotowujemy stół, tam goście pomagają, znoszą jakieś potrawy jeszcze, my to tam ewentualnie barszczyk, kompocik, jakieś pieczywko, jakiś ziemniaczek czy coś, a rybka to teściowa, a to moja mama, ktoś tam zawsze coś przyniesie, czy pierogi, czy cokolwiek. I tak sobie właśnie wspólnie biesiadujemy. Śpiewaliśmy wtedy kolędy na te święta. W ogóle tak ciepło, rodzinnie, było bardzo przyjemnie. Nie było większych zmartwień, wiecie, a to w życiu nie jest takie oczywiste i takie pewne. Może też dlatego tak to wspominam. I wtedy sobie kupiłam, pamiętam, że męża wysłałam do sklepu. Jakaś chora byłam chyba, czy przeziębiona. I tak siedziałam, tak mi zimno było w tym swetrze takim grubym, długim. Siedziałam na kanapie, on mi przyniósł, ja rozpakowałam. Popsikałam się i byłam po prostu w siódmym niebie. Już od razu wszystkie choroby odeszły precz. Wtedy się włączył jakiś film w telewizji. Taki chill był, light i w ogóle wszystko miało swoje miejsce. Po prostu. Okej, okay, ostatni zapach, ostatni przewrotnie. Noa, no jak mogłoby zabraknąć Noa? I znowu to jest podobna historia jak z wieloma innymi. Reformulacja zabiła Noę. Zabiła Noę trochę. To już też nie jest to samo. Gdzieś są echa dawnej Noy. Ale ta jest świeższa. Tamta była taka bardziej głęboka, taka lekko słodsza. Ta jest taka świeższa, bardziej chyba skręca w stronę białego piżma. Tamta miała tak cudownie wyważone to wszystko. I białe piżmo, i kadzidło, i piwonia, i kawa. Och, matko jedyna, to był majstersztyk. Teraz postawiono na mniej tych takich głębszych nut, więcej takich świeższych jakby. Takie mam wrażenie, tak odbieram ten zapach, nie wiem ile w tym prawdy, szczerze mówiąc. Mój nos po prostu tak mi mówi. Białe piżmo, piwonia, kawa, kadzidło w składzie. Świeżość, czystość, higieniczność. Tak jak wielokrotnie mówiłam, to jest zapach dla marzycielki, dla kobiety takiej lubiącej bujać w obłokach czasem, ale też eleganckiej, takiej opiekuńczej, takiej po prostu matki, opiekunki domowego ogniska. To jest świetny zapach dla kobiety dojrzałej, która wie, czego chce od życia, która już dużo osiągnęła, przynajmniej na gruncie prywatnym. No cudowny jest, magiczny w pewien sposób, taki rozmarzony, taki oniryczne, rzekłabym. Okej, to są moje zapachy, do których no, mam praktycznie pewność stuprocentową. Prawie, no 99,9. Wiecie, zawsze jest jakiś ułamek, że coś mi się w mózgu poprzestawia i nagle zacznę lubić coś innego. Ale nie sądzę na przestrzeni lat. Tutaj jeszcze w tym rankingu tak powinien się znaleźć Hypnose Lancome. Bo to jest kolejny zapach z pasiflorą, z wanilią, taki owocowo-waniliowy, który kocham, uwielbiam. I przepraszam, że teraz go nie pokazałam, ale Hypnose jeszcze muszę dodać do tego zestawienia dzisiejszego. Okej, to by było na tyle. Może Wy macie takie zapachy, do których lubicie wracać, czy wręcz przeciwnie, nie lubicie odkupywać zapachów, które już kiedyś były używane przez Was, wolicie wypróbowywać cały czas nowości. Napiszcie, jak to jest z Wami w komentarzach. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, pa!